Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w pierwszym odcinku, chciałam powiedzieć już w kolejnym odcinku. Witajcie w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Jest to seria Farming Valley, tak? Jest to paczka modów Farming Valley i będziemy się nią tutaj bawić. Jeżeli chodzi o instalację, to w opisie do filmiku jest link. Możecie sobie skorzystać, jeżeli byście chcieli również sobie zainstalować tę paczkę. Ta paczka jest oparta na... O, uzyskałam achievement. Wow. Ta paczka jest oparta na różnych modach, zwłaszcza na modzie... Nie wiem jakim. W sumie nie wiem, tu jak widzicie jest mnóstwo tego wszystkiego, tyle tylko, że z tego co ja się zorientowałam, to nic z tego nie mogę zrobić, muszę wszystko kupować. Ale jak to zrobić, za chwilę do tego dojdziemy. Co jeszcze mogę powiedzieć? O, coś mi się tutaj dzieje. Jak widzicie mam shadersy, ponieważ ktoś mnie tam usilnie na Facebooku prosił, żebym zrobiła serię z shaderami. Zatem zainstalowałam tutaj shadery, ale chyba mnie będą bardzo denerwować, więc przypuszczam, że już od następnego odcinka nie będę miała tych shaderów. Okej, co tutaj mamy? Jak widać tam się ta... O, tak się załamuje to wszystko. Nie wiem dokładnie dlaczego to tak się dzieje. Co tu mamy? Mamy teraz, jak widać, po lewej stronie na górze. O, tutaj. Mamy dzień pierwszy wiosny. Sunday, czyli niedzielę. Już jest 9:55, czas płynie i musimy tutaj sobie zobaczyć, co tutaj mamy. Wiecie co, ja chyba jednak wyłączę te shadery, bo jednak coś tam mi nie pasuje. Mamy tutaj biomę z oplęty, dlatego są takie różne biomy. Chyba faktycznie wyłączę. Bo może to właśnie... Może do następnego odcinka dojdę do tego, co tutaj mi się tak dzieje tu w tym miejscu, bo nie podoba mi się to. Także być może, że od następnego odcinka znowu będę miała shadery, a może po prostu powinna mieć inne, bo mam te co zwykle, czyli light coś tam. Nie pamiętam nawet. Mamy tu świnki, jak widać, mesę. No i cóż, i sobie zaznaczmy w sumie, że tutaj jest nasz start. Tutaj gdzieś się na tym wybrzeżu wystartowaliśmy. Tutaj, o, to tutaj sobie zróbmy start. Start, czyli co? Czyli J? Nie, M? Tak, M. Klikamy M jak mapa i możemy sobie waypointa ustawić. New waypoint. Tutaj zrobimy start. OK, save, close. Dobra, mamy tutaj to. Teraz już się nie zgubimy. OK, wyłączę jednak te shadery, bo trochę mnie denerwują. O, źle przez to widać. OK, wyłączam. OK, już nie mam tych shaderów. Widać, że mamy piękną tęczę. Nie wiem, czy przed tym też było widać, chyba nie zwróciłam na to uwagi. No i cóż, mam w łapce poradniki, jak przywołać Harvest Goddess, bo to będę musiała zrobić na samym początku, przywołać boginię Harvestu, czyli nie wiem, lasu i wykonywać zadania, które ona mi poleci. Do tego jeszcze mam achievement book, łóżko i wodę, jak widzicie tutaj mam... Tutaj mam zużycie wody, czyli będę musiała dbać o to, żeby mieć wodę zawsze przy sobie. Jak widzicie, też mam tylko 5 serduszek, co jest niewiele. Zatem muszę zadbać również o pożywienie. No dobra, pożywienie widzę, zatem może od tego zacznijmy naszą przygodę. Tam, 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 rozpoczynamy przygodę. Dzień dobry, świnko. O matko, świnko,
Świnko, stój w miejscu. No, dzięki. Dzięki ci, świnko. Dałaś mi 3 jedzonka. Dobra, to może zamiast tego, to jednakowoż zacznijmy od tego, że zetniemy drzewo. I... O, dostałam achievement. I to tak za każdym achievementem i tak będzie strzelać? No to super. Weźmy sobie trochę drewna i zróbmy sobie... O, fajnie, fajnie. I zróbmy sobie mieczyk. Po prostu. Okej. O, jak tu widać, jest botania. Dobrze, zróbmy sobie stół do craftingu. O, znowu dostałam achievement. Okej, stół do craftingu i tutaj sobie zróbmy mieczyk. Mieczyk się robi w ten sposób. Brawo, mamy. Co mi tu napisało? Level 2, press L, withdraw weapon. Ej, pokaż mi, co tutaj napisałeś. Intent to get started. Nie wiem. Nic nie będę teraz robić. Żadne E, tylko to. Dobra, gdzie jest ta druga świnka? O, stąd już poszło szybciej. Dobra, jest tam jeszcze jedna. Za chwilę jeszcze się musimy tutaj postarać o piecyk i o węgiel. Okej, gdzie jest ten... Gdzie jest tenże? Tutaj. Weźmy go sobie. Okej, mamy. Dobra, spójrzmy, co w tej książce jest napisane. Ta-dun, this book will show you how to summon the harvest goddess. This pack is balanced around harvest festival. O, harvest festival to jest, ta paczka jest, oparta na modzie harvest festival. Moim zadaniem jest zbudować miasto harvest, czyli tam co? Zasiać kropsy, ziarenka i wyhodować ziarenka i sprzedawać je w mieście, żeby dostać końce, czyli pieniądze. Za te pieniądze mogę użyć, żeby kupić itemy z innych modów. Tym samym sposobem to jest tylko jeden sposób, żeby dostać te itemy, jeżeli chcę grać na tych modach. Czyli jeżeli coś będę potrzebowała z jakiegoś moda, to mam sobie go kupić, a nie skraftować. Żeby zacząć, potrzebujesz przywołać boginię. Żeby to zrobić, to pierwsze, znajdź 3 kwiaty wanilii, z wanilii, z Minecrafta. Jeden flower pot, czyli doniczkę i jeden patyk i ten wiaderko wody. Potem zrób 2 dziury jak tu. Zapełnij te dziury wodą. Połóż 2 kwiaty w ten sposób. Doniczkę w środku. Kwiatek trzeci do doniczki. Teraz prawym przyciskiem myszy kliknij patykiem na tego środkowego. I dostanę nowy kwiat. Weź ten nowy kwiat i wrzuć do wody. I przywołasz boginię. I zacznij z nią rozmawiać, żeby kontynuować swoją przygodę. Dobrze, 3 kwiaty minecraftowe. Jest... Jezu, za każdym razem... Czy to muszą być z jednego rodzaju, czy wszystko jedno? Jakie te nie są minecraftowe, dlatego ich nie zbieram. Dobrze, tu jest start. Gdzie by tutaj iść? Jak to wygląda? Może w tę stronę pójdźmy. Może weźmy sobie jeszcze troszeczkę drewna, żeby zrobić, jak to się nazywa? Kilof. Żeby zrobić kilof, żeby sobie móc
przypalić to mięsko. Okej. Dobra. 9. Tutaj sobie to postawmy. I zróbmy sobie kill off. Boże, za każdym razem naprawdę? Mamy łóżko, to jest fajne, przynajmniej nie w nocy nas nic nie zabije, bo będziemy mogli się przespać. Mam nadzieję, że tutaj nas też nic nie przyłapie. 8 sztuk potrzebujemy. 5, 6, 7, 8 i 3 na nowy kill off, 1 na łopatkę i 2 na lepszy mieczyk. I co jeszcze? Kill off, łopata, mieczyk. Co jeszcze? Siekierka. 1, 2, 3. Okej. O, tam jest jasno. O, węgiel, hura, hura. To nam się też oczywiście przyda. Aż 1? Tam są węgle. Dobrze, to z tego jednego sobie zróbmy 4 świeczki. Żeby nas tu nic nie napadło. Okej, i wydobędźmy sobie, ludzie, co ja mówię. Wydobądźmy sobie trochę jeszcze tegoż. Okej. Aha, i byśmy musieli znaleźć, żeby zrobić doniczkę, to potrzebujemy glinę, czyli musimy sobie znaleźć. Aha, tam mamy ten, jak on się nazywa? Biom z gliną, więc to nie będzie problemu. Okej, dawaj węgiel. Weźmiemy sobie cały ten węgiel, to nam na jakiś czas wystarczy. No i zobaczymy, co też nam przyniesie ta bogini, co ona nam... Oj, tam się przemieszcza w moją stronę. Coś? Nie, nie w moją. Okej. Dobrze, weźmy cały ten węgiel i stąd idźmy. Bo ja już się boję. Już się boję. Aha, zrobiłam sobie, żeby oczywiście creepery nie wybuchały, bo jak będę tutaj się rozbudowywać, miasto tworzyć i tak dalej, to nie mam zamiaru, żeby mi te creepery... Aha, która jest godzina? O, już jest noc. O, szybko poszło, że tak powiem. Dobranoc. Dzień dobry, mamy drugi dzień naszego pobytu tutaj. Fajnie, fajnie. Ale szybko to poszła ta noc, powiem szczerze. Gdzie jest mój? Tu jest mój, okej, dobra, to bierzemy go. A nie, mieliśmy sobie zrobić tak. Dobra, to rozdzielmy. O matko, co ja tu robię? Okej, tak to zróbmy. Zróbmy tak. Siekierkę. O, hura, nie wystrzeliwuje nam. Łopatkę. Kill off lepszy. A jednak. I mieczyk, tak? Mieczyk lepszy. Okej. A, już wiem, co to pisze mi tutaj. Zaraz to zrobimy, co mi tam pisze. Pisze mi, że mając w łapce mieczyk, mam kliknąć L. Experience 1. Co to jest, żeby zacząć? Active, passive. Bla, 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 bla. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Okej.
Czyli te różne rzeczy się będę musiała tutaj dowiedzieć jeszcze. Okej, bierzemy to. I idziemy, gdzie tutaj chcieliśmy iść, w tę stronę. Aha, jeszcze chciałam przecież zrobić to. I ugotować sobie to mięsiwo. Szkoda, że nie mamy jeszcze jednego. Ale dobra, będzie mięsiwo. Okej. I cóż jeszcze? Co z tą wodą? Bo tu... Co my tu robimy? Co z tą wodą mam zrobić? Nic mnie tutaj nie atakuje. Nic mnie nie atakuje, zatem zobaczmy w tej mądrej książce, czy coś jest napisane na temat tej wody. Changing the difficulties besides you starting hurts. Nie wiem. You can buy more max hertz at the church. Okay. Sheeps, cows and chickens does not spawn. You must get them in your village. Czyli mogę kupić więcej serduszek w kościele. Owoce, owce, krowy i kurczaki nie spawnują się. Muszę je dostać w mojej wiosce. Make a canteen as fast as possible. Zbuduj canteen tak szybko, jak jest potrzebne. It is... Aha, czyli że to będzie właśnie canteen, to będzie coś do wody. Jeżeli NPC ask you for an item, hold in the hand when... Aha, jeżeli NPC mnie zapytają o jakiś item, coś, co będę im musiała dać, to mam to trzymać w łapce, rozmawiając z nimi. Ok, pressing the gift button next to NPCs. Gift your item in your hand to them. Klikając na button koło NPC-a, dam mój item, który mam w ręce. Ok. One season, last 30 dni in single player. Aha, jeden sezon trwa 30 dni, czyli tu już mam drugi dzień na single player, a 365 dni na serwerze. Oho, to był koniec. Dobra, czyli co? Musimy zrobić canteen. Okej. Okay. Tu nam się to... O Boże, jak powoli. Canteen. Tu. Empty canteen. This item can be bought. Ha. No nie mam tutaj tego. Z krów to wypada, a krowy się nie spawnują, czyli muszę poczekać, aż to nabędę. To nieciekawie się zapowiada. Okej, to już mamy, czyli to bierzemy. Okej. Aha, chciałam iść po glinę. Po glinę, czyli tam pójdziemy sobie jednakowoż. Glina. To nie jest messa. To nie jest glina. Co mnie zabolało? To mnie zabolało. Mały kaktus, ale się wystraszyłam. Kurczę, blade, małe kaktusy, nie straszcie mnie. Dobra, czy tutaj jest glina? Tu chyba jest glina. Mamy łopatkę. Mam nadzieję, że w wodzie nie... Ile potrzebujemy gliny? 3 sztuki. 2... 3, 4. Dobra, wychodzimy stąd. Okej. Mamy glinę, mamy. Ile jej mamy? Co mnie teraz? A, to z wody jakieś coś. O matko, ja stąd idę. Ja się po prostu boję.
Dobra, gdzie myśmy to mieli iść? Tam mieliśmy iść, w tamtym kierunku. Matko Boska, jak co chwilę mnie coś będzie biło, to ja tu szybko bardzo zginę. Mam nadzieję, że tutaj jest jakiś taki mod, który zatrzyma moje itemy w sobie, żebym nie musiała. Czyli tak, mamy glinę, czyli możemy sobie zrobić pot, czyli doniczkę. Musimy mieć jeszcze dwa kwiaty. Jakoś nie widzę takich kwiatków minecraftowych, zwykłych. I żelazo, no przecież to musimy wejść jednakowoż. Jednakowoż musimy wejść do jakiejś jaskini i zdobyć żelazo. Możemy też tutaj kolejne mięsiwo się postarać. Kurczę, stój w miejscu. Dawaj mięso. Mięso, mięso. Dawaj mięso. Okej. O, tam widzę pszczoły. Okej, i dawaj, ty też dawaj mięso. Widzę kwiatek. Super. Ile mamy? Dwa kwiatki. Dwa kwiatki, 10 mięs mamy, okej. Pszczoły. Kolejne mięsa mamy. Hej! Okej. Musimy się postarać o więcej mięsa, ponieważ to jest jedyny sposób. Ej. Ups, co z tą wodą? Gdzie my idziemy? Gdzie my jesteśmy? To mi zabijenie. W sumie jest ładnie. Tam jest... jak ona się nazywa? Trzcina. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, jest jaskinia. Dobrze, to pójdziemy szukać żelaza. Dobra, trzcina nam się też na pewno przyda. Zatem to sobie weźmiemy. Okej. Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Dobra, idźmy tutaj dalej. W tę stronę idziemy, dobra. Mamy tutaj ładne drzewa sakurę. O, mamy te, jak one się nazywają. Jagódki. Jagódki możemy też sobie... O, chyba w ogóle jesteśmy głodni. To sobie je może zjedzmy. Ciekawe, czy one też nam dadzą picie? Nie. Nie dodają nam picia. Zjedzmy sobie jeszcze może jeden taki. Może serduszko odzyskamy. Mhm. Mamy serduszko. Gdzie by tutaj iść? Co tutaj jest na tej mapie? Nic ciekawego nie widać. Może sobie weźmy, o. Gdzieś tam, gdzie się osiedlimy, będziemy sobie mogli to zasadzić. Dobra, co mamy dwa kwiaty na razie. To jest zdecydowanie za mało. Ile tego mamy? Gdzie to jest? Ej, czy ja nie zbieram tego? Czy ja ślepa? A, jest, dobrze. Już myślałam. O, tu spada nawet. Już myślałam, że tego nie zbieram.
Dobrze, weźmiemy sobie to całe i wtedy już nie będziemy musieli chyba więcej zbierać takich jagódek. Okej, weźmy sobie. Dobrze, idźmy tutaj dalej. Tu w tę stronę. Idźmy w tę stronę. Po drodze może jeszcze, bo na razie mamy dwa, czyli jeszcze jeden kwiat i musimy wejść do jakiejś jaskini, żeby zdobyć żelazo. Co z tym drzewem? Ma te nawet przy sobie. Świetne. Jakież mamy tutaj widoki? No bardzo ładnie tutaj jest. A to jest, jakie to jest równiutkie. O, to jakby coś zasadzone było. Co to jest? O, znowu dostałam achievement. Berry. Aha, ale to się rozwala. Czyli, że to są berry tylko takie, które mogę sobie tak pozbierać. O, już się noc zrobiła znowu. Bardzo szybko jakoś tak mi się wydaje, się ta noc robi. Dobranoc. I dzień dobry. Okej. Stamtąd wychodzi ta, jak ona się nazywa? Tęcza. Okej. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my idziemy? Może tam pójdziemy, tam jest tak ładnie fioletowo. Czy ja się tutaj wtościwałam? Nie, w tę stronę szłam. W tę. Zatem idźmy tam, gdzie jest tak fioletowo. Coś tutaj jest. Auć. Ja się boję. Tutaj coś widać. Coś mi tu charka. O, tu są pszczoły. No, to może sobie zaznaczmy tutaj, że tutaj jest takie coś, że tu jest takie coś, ale. Może nie wchodźmy na razie, bo nie mamy żadnej zbroi ani niczego takiego. Trochę się boję. Okej, to weźmy sobie waypoints. New. Takie coś. Safe. Close. Okej. Dobra, i szukajmy dalej jakiejś mniej nieprzyjaznej jaskini. Ale ładnie tutaj jest. Nie sądzicie? O, znowu tam są jakieś owocki. Co z tą wodą? Co tutaj jest? Sorry. Co to jest? To jest też jakieś błoto chyba to jest. Ale weźmy sobie trochę sandu, zwanego dalej piaskiem, ponieważ coś mi się wydaje, że trzeba będzie te butelki tutaj zwiększyć sobie ilość butelek. Ile mamy? 11. Okej, weźmy sobie. Nie wiem, czy można wpaść do tego, czy to jest jakiś, kurczę,
coś, co mi zrobi krzywdę. 11, 15 i jeszcze jedno. 16 sobie weźmy. Okej, i idźmy dalej. Jak tu ładnie fioletowo, a tam jest coś. Aha, a kwiaty minecraftowe to jest to też chyba, nie? To się liczy, jak sądzicie? Nie wiem. Ale zobaczymy. Sorry. Co my tutaj? Tutaj jest dziura, a tutaj co to jest to? To jest coś dziwnego. Normalnie się zaczynam bać. I znowu jedzonko, a nie potrzebujemy na razie, to nie będziemy was zabijać tak po prostu. Co tam jest? Co to jest? Tutaj mamy wodę. O, żelazo. Mamy żelazo, ale to jest jedno, a ja potrzebuję trzy. Ale jak najbardziej. Sobie to... Sorry. Weźmiemy. Okej. Mamy. Czy tutaj jest jeszcze więcej żelaza na tym? Nie widać. O, jest. O, drugie też jest. Bardzo, bardzo ładnie. O, nawet więcej. Teraz mi wszystko wybuchnie tutaj. O, to sporo więcej. No, widzicie, jak ładnie? Ach, że tak powiem. Czyli nic, tylko szukać takich właśnie dziwnych ścian. No i tym sposobem mamy sporą ilość. Ile tego mamy? 21. No proszę, proszę. To możemy się już nawet... nawet sobie możemy zrobić kawałek zbroi. Okej, tak ładnie tu... Aha, to jeszcze by się przydała woda. Woda. Gdzieś tu była woda. Czy tutaj jest woda? Tak, tutaj jest woda. Zatem... Drzewa są? Są. Potrzebujemy jeszcze trochę drewna. To sobie weźmy. A to jest dziwne drzewo znowu. Ups. Nie mamy tutaj... miejsca na to, co mi się tutaj dostało. Przecież mamy siekierkę. Okej, ciekawe, co to jest to. Dobrze, jeszcze to drzewo sobie zetniemy, bo potrzebujemy troszeczkę jeszcze a to jest inne drzewo. Okej. Tak, to jest inne drzewo i nie mamy tutaj miejsca w naszym tobołku. Zatem położymy sobie tymczasem łóżko. Może tutaj. Tu sobie położymy łóżko, to sobie wyrzucimy. Jacaranda sapling. Tu chciałam to, co to jest to? Co to jest? Right click on this to search it. Znaczy, o jabłko. Dobrze, postawmy sobie jeszcze to tutaj obok.
zróbmy sobie może niewielką skrzynkę. Ok, postawmy ją obok. Tu możemy wrzucić różne rzeczy, które w danym momencie nam nie są potrzebne. Tutaj sobie przepalmy. Raz, dwa, trzy bodajże. Tak. To jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. O, to trzeba też przepalić. Dobrze, zróbmy sobie, zbierzmy sobie to, co tutaj nam wypadło. Ok. Wsadźmy sobie to też tutaj to. Co z tym drewnem? Czy to drewno nam też da patyki? Zwykłe. Tak. Tak. No to dobrze, to dobrze. Czyli co? Potrzebujemy trzech, żeby zrobić wiaderko. Okej. Gdzie tu była ta woda? Tutaj. Tutaj wodę mamy. Okej. Gdzie by to zrobić tutaj? Aha, ale nie mamy cały czas trzech kwiatków, chyba że to jest traktowane jako kwiatek. Świnko, odejdź mi stąd teraz. Dobrze, pozbieramy to sobie. Wrzucimy do skrzynki. To też... Gdzie tu jest jakiś kwiat? Tak się rozglądam i nic nie widać, nic nie widać. A cóż jest tam? Może troszeczkę bliżej. Może zaznaczmy sobie tutaj to miejsce. Tutaj będziemy wzywać boginię. Gdzie jest ta woda? Gdzie była woda? Ludzie, gdzie była woda? Tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj wezwiemy tęże boginię. No zobaczcie, już od razu w takim małym miejscu urosło nam coś. Wiecie co? Zrobimy sobie tutaj może, albo nie. Dobra, już wiemy, gdzie to jest. To okej, mamy kolejną. Dobrze. Jeszcze jeden kwiatek jest nam potrzebny. Boże, już się 19 zrobiła. Dobranoc. Bardzo szybko dni tutaj mijają. Za chwilę mi się skończy wiosna. A ranki są bardzo ciemne, dziwne, dziwne. Dziwne to jest. Aha, miałam sobie zaznaczyć, żeby się nie zgubić. Zaznaczymy tutaj to miejsce jako... Gdzie my jesteśmy w ogóle tu? To miejsce sobie zaznaczymy jako tutaj. Niu. Tutaj. Tutaj sobie zaznaczmy o takim kolorem. Close. Tutaj, okej, dobra. I idziemy w poszukiwaniu kwiatków. Tu chciałam iść zobaczyć, co tam widziałam dziwnego. Kwiatków. Czy ja mam coś takiego? Miejsce w ogóle na kwiatki? Mam chyba miejsce na kwiatki. Ale tak czy owak, coś, nie coś tutaj można zostawić. To można, to można. To można, to można. Jabłko może się przydać, to się może przydać, to jeszcze schowamy. To jest nam niepotrzebne, dobra. Idziemy tam, szukamy jeszcze jeden kwiatek, jest nam potrzebny. Zwykły, zwykły minecraftowy. Tam widzę. U.
widzę kwiatki po drugiej stronie wody. Okej. Słuchajcie, za chwileczkę mi się skończy woda. I co wtedy zrobię? Co ja wtedy ze sobą pocznę? Dobrze. Ale mamy trzy kwiatki. Możemy zrobić doniczkę. Zatem zróbmy doniczkę. Tutaj mamy glinę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jeden ten. Dobrze, trzy nam są potrzebne. Zatem. I to możemy potem. Boże, jak to wolno idzie. Tak się przyzwyczaiłam w tym. W Sky Factory to mi to idzie smyk, smyk i jest przepalone. A tutaj proszę. Okej, mamy. Mamy to. Raz, dwa, trzy. Mamy potkę. Potkę, doniczkę znaczy. Mamy dwa żółte kwiatki. Jeden, drugi. I mamy czerwony kwiatek. I patykiem mamy pukać w kwiatek. Wow! Wow. Aha, i ten kwiatek mamy wziąć i wrzucić do wody. Kurczę, nie tak, nie posadzić, tylko wrzucić. Dobrze, że mam tutaj wodę. Okej. I ten wrzucić do wody. No i co? Jesus. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, pani. Klikam na panią. Hello, my dear. I'm not sure if you recognize you have we met. I co mam teraz zrobić? Weather tomorrow? Enter? Enter. Is this your first time playing? Yes, it is. Enter. Well, then nice to meet you. Mi też jest nice. Ja jestem Harvest Goddess. Chciałam ci opowiedzieć krótką historię. Wiele lat, dawno, dawno temu na tej ziemi żyli. This land we live in was filled with a bustling village. The people there were, co dalej? Removed from jakich crazy storm był. No, zepsuło się wszystko i teraz słyszała, że chcą wrócić do domu, gdzie należą, ale potrzebują mojej pomocy. No tak, oh, and just to let you know, I will poof after a while. You can always respawn me with. Aha, mogę ją zawsze zrespawnować, jeżeli ona mi tutaj zniknie. Poprzez właśnie ten kwiatek Goddess Flower. Jeżeli opuszczę. Nie, ona mnie opuści. Ach, nie wiem. Jeżeli mnie opuści, to zawsze przyjdzie i myśli, że. I think that's all I have to tell you. Że to jest wszystko, co mam mi do powiedzenia na razie. See you later. See you later. No jak see you later? A, i dała mi cztery kwiatki. Okej. Okay. Nice to see you again. Małą sugestię, jak powinnam zacząć budować miasto. Słyszała
że jakiś ktoś, kto się nazywa Yuliv, is an excellent carpenter. Yuliv ma siostrę, która buduje, robi projekty i this could just be the right thing from the, for them. O matko, nie wiem o co chodzi, że it would be a perfect fit to as she loves nature and would be a great asset for getting started. I think we just need something to entice them. Perhaps if you can fetch me 2,000 logs, then I have something for you that just... Coś, jeżeli ja przyniosę jej 2,000 logs, 2,000 to jest 2,000 logów, 2,000 logów, czyli 2,000 drewna. To da mi coś, co mi pomoże w pracy. No dobra. I co, i tak sobie będziesz teraz tutaj wisiała? 2,000. Ciekawe, czy to muszą być takie zwykłe logi, czy mogą być takie fioletowe. Zobaczmy, czy mogą być takie fioletowe. 2,000 to nie jest dużo. To ja sobie je teraz nałupię, bo już w sumie dosyć długo nagrywam. No dobra, i ona mi tutaj zniknęła. Mam 26 sztuk takich, czyli potrzebuję 24, czyli 2,000. Znowu takie dostałam. Nest Birds. Chyba muszę wypić tę wodę. Nie wiem, co dalej będzie. Ups. Nie dało mi to dużo. Może jak się napełni. O nie, jest, dobra. Dirty water. Dobra, na razie się tym nie przejmujmy. Aha, i po niej został kwiatek, czyli mam 5 kwiatków. Czyli żeby ją wezwać, to muszę znowu wrzucić tutaj. No i jesteś, tak? Czyli teraz w łapce trzymając muszę na nią kliknąć, tak? Brawo. A, no to dobrze, że to się... Just what we need, thanks a bunch. We've got the perfect things for you right here. This is a structure blueprint. You use them to select the area you want a building to be... Aha, tu mam coś. Dobrze, to be co? Build you see a ghost image of a building when you have it selected. Once you found the spot, simply right click. Aha, widzicie, jak z nią rozmawiam, to czas nie mija. To jest to dobre, chociaż... just simply right click. If Yuliv hasn't moved in yet, he'll appear and get started working on the building right away. You'll just have to wait a little while for him to be done. Take note, you can quick up blueprints, but only one can be built at a time. Oh, and don't worry, if he dies from some tragic accident, he should respawn when the day passes over, and get back to work. I think that's all I have to say, so I leave you get the carpenter house built. Oh, one more thing before I forget. Once he's done building, Jade should move in. She normally hangs out upstairs. I'd suggest that you go
and take her a flower. As she has seeds, she'll be happy to trade. O matko, czyli tak, muszę wziąć teraz to, co ona mi tutaj daje tu. I to będzie coś, co będę mogła wybudować. I ten Julif mi to wybuduje. A jak on to wybuduje, to na piętrze będzie jego siostra Jade. I mam jej dać kwiata, to ona mi da nasionka. No dobra. Aha, dostałam to, tak? Tak, tutaj. Blueprint. Jesus. Wow. Bo jakie to wielkie jest coś. Ups. Jesus, Carpenter Preview. Marked out. Snake and right click to confirm. Right click to cancel. Ups. Snake and right click to confirm. No dobra, snake and right click. Snake and... Wow! Wow! Że tak powiem, wow! No i on mi tutaj buduje. Co ja tutaj sobie... Aha, zabrali mi to tutaj. Zróbmy sobie tak. No i on nam tutaj buduje i buduje i buduje. Może ja to przyspieszę sobie tutaj w filmiku, bo jak widać, to będzie dosyć sporo czasu zajmie to budowanie. No, wewnątrz już jest ten. Wszystko to, co wewnątrz nam tutaj buduje. No to słuchajcie, to nie, to ja w takim razie kończę ten nasz odcinek pierwszy. Myślę, że po prostu zaczniemy drugi odcinek od tego samego miejsca. A tymczasem mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba. Wprawdzie dużo nie rozumiem po angielsku, to znaczy rozumiem, nie umiem czytać po angielsku. Rozumiem mniej więcej, co oni chcą tam powiedzieć. O, tam coś leży. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Jak już w ogóle nie będę wiedziała, o co chodzi, to po prostu skończę tę serię. A tymczasem trzymajcie się. Jeżeli dzisiaj jest czwartek, to następny odcinek będzie w sobotę. Także tymczasem trzymajcie się. Pa, pa!